Czy mężczyźni zbyt długo lekceważą niepokojące sygnały? Czy wszystko, począwszy od papierosów, a skończywszy na telefonach komórkowych, zagraża nasieniu? Czy rasie ludzkiej grozi zagłada, bo dzisiejsze plemniki nie spełniają swego zadania? Oddzielimy fakty od fikcji, a trzech jurnych młodzieńców podda swoje nasienie serii testów. 36.3. Jajka prawie się ugotowały. Poznamy trzech mężczyzn próbujących poradzić sobie w sytuacji, gdy sperma zawiodła. Plemniki usiłują zapłodnić komórkę jajową. W tej bitwie wygrają tylko najsilniejsi. Jeśli dowiemy się więcej, ich szanse wzrosną. Wojny plemników. Wade to 28-letni Nowozelandczyk. Od kolegów różni go tylko jedno. Już 2-3 lata temu chcieliśmy mieć dzieci. Wtedy rodzina nalegała, by zaczekać do ślubu. Tak zrobiliśmy i okazało się, że dopóki nie zaczniesz starać się o dziecko, nie wiesz, że masz z tym problem. Wade i jego żona Jo pragną potomstwa. Po roku bezowocnych starań Wade zdecydował się na metodę zrób to sam. Zastanawiałem się, jak zwiększyć szanse. Może dostarczyć najlepsze plemniki najbliżej celu, żeby nie musiały tak daleko płynąć. Próbowaliśmy więc pozycji umożliwiających najgłębszą penetrację, a po stosunku nie wychodziłem, tylko odczekiwałem kilka minut. Stosowaliśmy abstynencję, czyli współżycie po tygodniowej przerwie. Z tym był problem. Albo kopulowaliśmy jak króliki, by sprawdzić, czy to pomoże. Ale nie mieliśmy szczęścia. Wade zrozumiał, że samo szczęście nie wystarczy. Zrobił badanie nasienia. Próbki mierzone są zgodnie z normami wyznaczonymi przez Światową Organizację Zdrowia. Jeśli na 1 ml przypada mniej niż 20 milionów plemników, nasienie uważane jest za bezpłodne. Ważna jest też morfologia spermy, czyli ocena kształtu plemników. Nawet zdrowa próbka zawiera wiele martwych lub zdeformowanych okazów. W idealnej sytuacji co najmniej 30% ma prawidłową budowę. W próbkach nasienia Wade'a ani liczba, ani budowa plemników nie spełniały wymagań. Robisz swoje, a rezultatów brak. Nic się nie dzieje. Jako facet odczuwasz presję. Mężczyźnie trudno o tym mówić. Łatwo pójść i powiedzieć... Cześć, nazywam się Alistair i jestem bezpłodny. Czas na drugi etap zapłodnienia pozaustrojowego metodą mikromanipulacji. Pierwszy to seria zastrzyków hormonalnych, dzięki którym wiele komórek jajowych może osiągnąć dojrzałość. Czuję się winny, że żona musi to wszystko znosić, ale nie mogę zrobić nic, by jej ulżyć. 5 lat temu Alistair odkrył, że ma problem. Doktor zaprosił nas do gabinetu i powiedział, że wyniki SAM są dobre. Okazało się, że przyczyną jestem ja. Badania wyszły źle i będzie jeszcze gorzej. Zbyt mała liczba plemników w nasieniu. Zdaniem doktora u wielu mężczyzn nie odgrywa to większej roli. Ale moje plemniki cechuje także obniżona ruchliwość i chyba zgięte główki czy coś w tym rodzaju. A więc nie dość, że kiepsko pływają, to w dodatku, gdy w końcu trafią na komórkę jajową, nie mogą się z nią połączyć. Plemniki Alistaira są nie tylko nieliczne i zniekształcone. Odznaczają się też małą ruchliwością. Ponad 50% zdrowych okazów nie płynie w linii prostej. Nie mają więc szansy na ukończenie długiej podróży ku komórce jajowej. Zdrowe plemniki poruszają się zdumiewająco szybko, pokonując w ciągu minuty 600 swoich długości. To tak jakby człowiek płynął z prędkością 60 km na godzinę. Jednak żaden plemnik Alistaira zapewne nie dotrze do jajeczka. Tak naprawdę zrozumieliśmy, co się stało, gdy wieczorem wróciliśmy do domu. Zaczęliśmy uświadamiać sobie, że nie możemy począć dziecka w sposób naturalny. Jak powiedział lekarz ogólny, mieliśmy znikome szanse.
Byłam zdenerwowana, ale dopiero gdy położyliśmy się do łóżka, pojęłam, jak bardzo. Alistair przewracał się z boku na bok i zrozumiałam, że płacze, a to do niego niepodobne. Naprawdę bolało. Byliśmy zdruzgotani. Przecież to nie nasz wybór. Chcemy mieć dzieci. Problem w tym, że sami nie możemy nic zrobić. Rozmnażanie należy do podstawowych funkcji człowieka i każdy spodziewa się, że jest do tego zdolny. Nikt nie myśli, że mógłby być bezpłodny. Płodność stanowi sedno męskości. Słyszy się, że liczba plemników w spermie wciąż spada. Gdybym miał problem z płodnością, a każdy inny facet byłby stuprocentowym ogierem, pewnie czułbym, że nie jestem mężczyzną. Zresztą staram się być męski. Nie interesuje mnie balet i tym podobne rzeczy. Gdybyśmy nie mogli mieć biologicznego dziecka, nigdy nie zastanawiałem się, co by się wtedy stało. Mężczyźni z nasieniem o niskiej jakości mogą skorzystać z różnych rozwiązań. Dla Wade'a jedno nie wchodzi w grę. Chyba nie zaakceptowałbym dawcy spermy. To musi być moje dziecko. Nie przemawia do mnie myśl o żonie noszącej potomstwo innego faceta. Jądra przeciętnego zdrowego mężczyzny produkują około 1000 plemników na sekundę, czyli 60 tysięcy na minutę. W czasie trwania tego filmu wytworzą ich 360 milionów. Wydaje się, że to dużo, ale w każdej chwili cała populacja może zostać zniszczona przez ciepło. Według badań medycznych gorączka, laptopy, długie prowadzenie samochodu, gorące kąpiele, a nawet obcisła bielizna mogą uszkodzić plemniki. Jaka jest więc właściwa temperatura jąder? U wszystkich stworzeń mających moszne, jądra powinny być od 2 do 7 stopni chłodniejsze niż reszta ciała. Wiele mówi się także o tym, jak szkodliwa dla płodności bywa obcisła bielizna. Aby sprawdzić tę teorię, podgrzejemy 3 pary jąder. Oto 3 zdrowi młodzieńcy. Doug to student biznesu oraz niedzielny farmer. Tom uczy się tańca współczesnego, a Dean studiuje i dorywczo pracuje fizycznie. Zakładamy wszystkim urządzenia rejestrujące co 3 minuty temperaturę ciała. Czujnik umieszczony jest na jądrach. Monitorujemy naszych badanych podczas codziennych zajęć. Noszą obcisłe bawełniane slipy. Najpierw Doug, lat 21. Studiuje, lecz lubi też popracować na farmie. Jego hobby to krykiet i polowanie na jelenie. W ciągu dnia spędzonego w slipach przeciętna temperatura jąder Douga to 34,4, a najwyższa 35,3. Ciepłota ciała wynosi 36,6, ale jądra powinny być chłodniejsze. Zapewne plemniki czują się najlepiej, gdy jest od 2 do 5 stopni mniej. Dean to 22-latek spod znaku strzelca, uwielbia rugby, spłaca dług zaciągnięty na studia, pracując dorywczo podczas wakacji. Przeciętna temperatura jego jąder to 34,2, a najwyższa 35,3. 24-letni Tom spod znaku wodnika lubi pracę w ogrodzie i uczy się tańca współczesnego. Przez większość dnia ciepłota jego jąder wynosiła od 34 do 35 stopni. A zatem czy obcisłe slipy tamują przepływ powietrza i podnoszą temperaturę moszny? Wszystko się wyjaśni, gdy nasi badani przejdą test w bokserkach. Steve zastanawia się nad zabiegiem odwrócenia wazektomii. Zrobię nacięcie na mosznie nad nasieniowodem. Wade przekona się, że naturalne zapłodnienie to trudna sprawa. Żadnego jedzenia smażonego, fabrycznie paczkowanego lub z puszek. Zero cukru. Koniec z paleniem i alkoholem. Wade ma zbyt mało plemników w spermie. Zrobili z żoną wszystko, by począć dziecko, ale bez skutku. Nadszedł czas, by poszukać pomocy u specjalisty. Trochę niekonwencjonalnego. Yvonne Getting jest naturopatką i opracowała specjalistyczną kurację mającą poprawić płodność. Jest przepisywana indywidualnie i podnosi wartość odżywczą diety dzięki wykorzystaniu leczniczych właściwości ziół. Zazwyczaj bardzo pomaga. Terapia to nie tylko zioła.
Jakie urządzenia elektryczne są w waszej sypialni? Koce elektryczne i budziki z radiem. Koce wykluczone. Tworzą pole elektromagnetyczne, na którym śpicie. Dostaniesz w kość. A oto zalecenie trudne dla Wade'a. Zero smażeniny i cukru. Żadnych papierosów, alkoholu, kawy, śmieciowego jedzenia. Ani kanapek z Subwaya. Subway wybieram, jeśli w żadnym wypadku nie mogę zjeść w Burger Kingu. Nie jest moim ulubionym barem. To namiastka. I nawet tego mi nie wolno. Ścisła, zdrowa dieta i zioła. Oto żeńszeń właściwy, kolcoroś lekarski, damiana oraz żeńszeń syberyjski, cynk, trochę przeciwutleniaczy, olej rybi i jeszcze ta mieszanka. Świetnie. Wszystko brzmi bardzo prosto. Zdrowy Wade wyprodukuje zdrową spermę. Rodzice przekazują swój materiał genetyczny następnej generacji. Mogą wpłynąć na zdrowie przyszłych pokoleń, dbając o własne przed poczęciem dziecka. Alistair i Sam trafili do kliniki leczenia niepłodności. Plemniki Alistaira są nieliczne, mają obniżoną ruchliwość oraz nieprawidłową budowę. Pomóc może zapłodnienie pozaustrojowe metodą mikromanipulacji. Trzeba pobrać od Sam komórki jajowe. Żona musi przejść przez te wszystkie zabiegi, a przecież to ja jestem bezpłodny. Gdyby istniał zabieg medyczny mogący to naprawić, poddałbym się mu, żeby sam nie cierpiała. To bardzo przykre. Alistair może tylko stać obok i dodawać otuchy. Niewiele mam do roboty. Dostarczam spermę i tyle. Aby plemniki były zdrowe, trzeba je trzymać w chłodzie. Widzieliśmy już, jaki wpływ na naszych badanych wywarły obcisłe slipy. Teraz sprawdzimy temperaturę moczny podczas noszenia bokserek. Luźna bielizna nie dopuszcza do przegrzania jąder. Najpierw Doug. Podczas dnia w slipach przeciętna ciepłota jego jąder wynosiła 34,5 stopnia. Ale bokserki przyniosły wiele niespodzianek. Najwyższa temperatura to 36,1, a więc rodzaj bielizny w żaden sposób nie wpłynął na jej obniżenie. W ciągu dnia w slipach Dean miał przeciętną temperaturę 34,2, a najwyższą 35,3. Dzień w bokserkach zaczął się podobnie, lecz po południu pojawiła się znacząca różnica. W sumie ciepłota jąder była niższa. Dean zwykle nie nosi bokserek. Jak mu się to podobało? Podczas pracy nie są tak wygodne jak slipy. W ciągu dnia w slipach temperatura jąder Toma utrzymywała się poniżej 35 stopni. W bokserkach na ogół była niższa. Czułem na dole chłód i jak na mnie zbyt duży przewiew. Jeśli jeszcze kiedyś będę chciał mieć taką swobodę, dam sobie spokój nawet z bokserkami. Cóż, to na pewno dobry sposób na w pełni naturalne chłodzenie jąder. Moszna ma niewiarygodny system klimatyzacji. Żyły owinięte są wokół tętnic w ten sposób, by opływająca jądra schłodzona krew napotykała ciepłą, pompowaną z serca i ją oziębiała. To sprytny sposób na obniżenie ciepłoty moczny, która oczywiście bardzo się poci. Znajduje się tam także mięsień zwany dźwigaczem jądra. W zależności od zmian temperatury porusza moszną w górę i w dół w celu ochłodzenia lub ogrzania jąder. Rodzaj bielizny może mieć wpływ na naturalny system chłodzenia. A zatem, co powinien nosić mężczyzna, by utrzymać plemniki w najlepszej formie? Dwóm badanym było chłodniej w bokserkach. Ale temperatura spadła tylko o niecały stopień. Żaden typ bielizny nie podnosi niebezpiecznie ciepłoty jąder. Jednak w gorący dzień zapewne więcej plemników usmaży się w slipach niż w bokserkach. Tymczasem Wade próbuje zwiększyć liczbę plemników w spermie. Zgodnie ze wskazaniami naturopatki zażywa przepisane zioła. Zrezygnował też z piwa, papierosów i śmieciowego jedzenia. Jest zupełnie inaczej niż się spodziewałem. Nie mogę jeść nawet kanapek z Subwaya. Gdyby ktoś kazał mi stosować tę dietę bez powodu, chyba bym nie wytrzymał. Zauważyłem jedno. Rano łatwiej mi wstać, wieczorem nie czuję zmęczenia. Jestem wręcz niezmordowany.
Czy mówimy o popędzie seksualnym? Zawsze miałem bardzo silny. Jak większość facetów, liczę, że te sprawy zmienią się także u żony. Popęd płciowy Wade'a jest bez zarzutu, lecz w jakim stopniu zmiana diety wpłynie na jego spermę? Przekona się za 2,5 miesiąca. Dzięki zdrowemu trybowi życia już teraz może produkować zdrowe nasienie, ale plemniki osiągną dojrzałość dopiero za 74 dni. Wtedy będą gotowe do ejakulacji. O wytrysku decyduje mózg. Skurcze wypychają spermę z najądrza, gdzie jest przechowywana, do nasieniowodów, a potem do penisa. Po drodze miesza się ona z płynami, które odżywiają i chronią plemniki podczas ich długiej podróży. Ejakulat zawiera na ogół nieco mniej niż łyżeczkę spermy. Niby niewiele, lecz przeciętny mężczyzna ma w życiu średnio 7 tysięcy wytrysków, co daje w efekcie aż 21 litrów ejakulatu. Z czego plemniki stanowią tylko 1 litr, 5% całej ilości. Steve nie miał żadnych problemów z liczbą plemników w spermie. W wieku 37 lat jako ojciec dwójki dzieci poddał się wazektomii. 7 lat później w jego życiu zaszły zmiany. Aby mieć dzieci z drugą żoną, będzie musiał poddać się operacji odwracającej tamten zabieg. Trudno opisać, czym jest posiadanie własnego dziecka. To ktoś będący częścią ciebie i twojej partnerki. Odmawianie jej prawa do tego jest niedorzeczne. Od początku o tym rozmawialiśmy. Powiedziałem, że przejdę zabieg odwracający wazektomię. Chcemy mieć dzieci. W końcu nie mówiliśmy już o tym, czy to zrobię, tylko kiedy. Gdy Steve poddał się wazektomii, jego nasieniowody, czyli przewody, którymi płyną plemniki, zostały przecięte, a ich końce poddane kauteryzacji. Od tej pory podczas wytrysku sperma nie miała ujścia. Była wchłaniana przez otaczające tkanki. Po pewnym czasie może to być przyczyną ich uszkodzenia, ale Steve dowie się o tym dopiero po operacji odwracającej wazektomię. Zabieg ten przeprowadzi dr Freddie Graham, specjalista od mikrochirurgii w zakresie leczenia niepłodności mężczyzn. Więcej z tym dłubaniny niż z wazektomią. Trzeba połączyć przewód mający około 0,2 mm średnicy. Bardzo ważne, by nie przeciekał, bo wtedy powstaną blizny i nasieniowód znowu się zamknie. A więc oba końce trzeba połączyć bardzo dokładnie. Wykonam cięcie w mosznie nad miejscem wazektomii i wyjmę wszystko na wierzch, by się temu dokładnie przyjrzeć. Przejdziesz zabieg, który nie gwarantuje powodzenia. Oczywiście już to przemyślałeś, ale musisz pamiętać, że pewności nie ma. Szanse Steve'a oceniono na mniej niż 50%. Dlaczego? Wszystko wydaje się proste, przecież wystarczy na nowo połączyć przewody i sperma popłynie. Przeprowadzenie wazektomii wpływa negatywnie na produkcję nasienia. Uszkodzeniu ulegają plemniki, a także najądrze i kanaliki nasienne, w których sperma jest produkowana. Nie zastanawiałem się, co nastąpi, jeśli doktor powie nam, że nic z tego. Trudna sprawa. Będziemy wściekli. Ale trzeba się z tym pogodzić i żyć dalej. Steve podejmuje ryzyko, licząc na sukces. Wie, jaką radość niesie ze sobą ojcostwo. Nic się nie równa posiadaniu własnego dziecka. Choćby było najgorsze na świecie, nadal jest twoje. Trzeba to przeżyć samemu, żeby zrozumieć. Ludziom bez takich doświadczeń współczuję, bo nie wiedzą, co tracą. Mam nadzieję, że Nicola nie będzie musiała przez to przechodzić. Aby dać swojej żonie szansę na macierzyństwo, Steve jest gotów niemal na wszystko. Śpi dobrze. Najlepsze plemniki Alistera zostały wybrane. O wszystkim decyduje wygląd, tylko na nim możemy się oprzeć. Obserwujemy cud zapłodnienia pozaustrojowego.
Wade walczy o zwiększenie liczby plemników w spermie. Ponad 2 miesiące temu zrezygnował z piwa, papierosów i śmieciowego jedzenia. Wypijałem dziennie chyba 6 kaw, a przez 3 czy 4 dni 2-litrową butelkę coli. Teraz z tym skończyłem. Potrzebujemy ryżu? Weźmy brązowy. Zdarza mi się złamać regułę. Poza domem albo z kolegami łatwiej zjeść coś w Burger Kingu. Ale dzieje się to naprawdę bardzo rzadko. Teraz po prostu zażywamy lekarstwa. Robimy, co do nas należy i staramy się o tym pamiętać. Joe także ma problemy z płodnością. Liczą, że zmiana diety pomoże obojgu i pozwoli im w końcu począć zdrowe dziecko. Biorąc pod uwagę, jak koszmarną drogę muszą pokonać plemniki, cud, że w ogóle ktoś zachodzi w ciążę. Pochwa jest środowiskiem dla nich nieprzyjaznym i tylko około 10% przeżywa pierwsze 10 minut. Zanim dotrą do jajowodów, ich liczba z milionów spada do setek. Co gorsza, w drodze napotykają na rozwidlenie, a tylko jedna ścieżka prowadzi do dojrzałej komórki jajowej. Teraz szczęśliwcy muszą odnaleźć cel. Jajeczko jest o 2 stopnie cieplejsze od ściany jajowodu i o dziwo, plemniki odnajdują je właśnie dzięki różnicy temperatur. Podróż ku komórce jajowej może trwać od 15 minut do 6 dni. Większość plemników Alistera nigdy jej nie zakończy z powodu słabej ruchliwości. I tu wkracza mikromanipulacja. Od sam pobrano już kilka komórek jajowych, a Alister dostarczył próbkę spermy. Musimy wziąć pojedynczy plemnik i wprowadzić go do komórki jajowej. Nasienie umieszczono w roztworze spowalniającym ruchliwość plemników, dzięki czemu łatwiej je złapać. Te, które tutaj widać, pływają całkiem nieźle i dlatego zostały wybrane. Ale tak naprawdę nie wiadomo, jaki jest ich materiał genetyczny. Możemy oprzeć się tylko na tym, jak poruszają się i wyglądają, a więc wszystko zależy od ich urody. Ludzki plemnik jest niewiarygodnie mały. Gdyby ustawić obok siebie 300 plemników, rządek liczyłby zaledwie milimetr długości. W główce znajduje się połowa materiału genetycznego potrzebna, by powstał człowiek. Oto sperma Alistera powiększona kilka tysięcy razy. Przed wszczepieniem plemnika Andrea musi go unieruchomić, gdyż tak jak podczas naturalnego zapłodnienia, witka nie wchodzi do komórki jajowej. Jak to się mówi, dajemy mu po ogonie i prawdę mówiąc musimy uderzyć dość mocno, by przestał się ruszać. Ciągle żyje, ale jego system motoryczny jest wyłączony. Tylko 8 z 12 pobranych od Samanty komórek jajowych nadaje się do zapłodnienia. Pod mikroskopem każda z nich zostaje starannie zainseminowana najlepszymi plemnikami Alistera. Wszystko musi odbywać się gładko i w odpowiednim tempie. Z jakiegoś powodu po prostu działa. Gdy podczas naturalnego zapłodnienia plemnik w końcu dociera do komórki jajowej, przebija się przez osłonkę i przedostaje do wnętrza. Zawarty w nim materiał genetyczny wnika do środka. Komórka jajowa jest odtąd zamknięta dla innych plemników. Łączą się w niej geny męskie i żeńskie. Steve chce, by jego żona mogła zostać mamą. Podda się operacji, która odwróci przeprowadzoną przed 7 laty wazektomię, lecz szansa powodzenia to mniej niż 50%. Bardziej się tym denerwujesz niż ja. Tak. Nie wiem czemu, to mnie operują. Każda operacja niesie ze sobą element ryzyka. Kto tego nie rozumie, jest oderwany od rzeczywistości. Jeśli tylko w końcu się obudzę, wszystko będzie w porządku. Cześć, Steve. Założę się, że trochę się denerwujesz. Rachel zaraz poda ci trochę szampana i odpłyniesz. Do zobaczenia, śpi dobrze. Od której strony zaczynamy? Od mojej.
Wykonam cięcie w skórze mosznej. Wydobywam jądra z moszny. Wyczuwam zgrubienie na nasieniowodzie w miejscu, w którym przeprowadzono wazektomię. Gdy dr Graham otworzył mosznę Steve'a, stało się jasne, że doszło do poważnych uszkodzeń. Wokół górnego końca jest dużo blizn. Chirurg zniszczył większą część nasieniowodu niż zwykle. Będę musiał zacząć wyżej. Nasieniowód nie wygląda w tym miejscu najlepiej. Doktor odcina kolejne centymetry, aż dociera do zdrowej tkanki, która może się zrosnąć. Ale pojawia się nowy problem. Obawiam się, że nie wypływa wiele płynu. Jaka szkoda. To zły znak. Ważą się losy Steve'a. Jedno jądro zostało na nowo połączone z nasieniowodem, ale nie widać spermy. Czy z drugiej strony będzie inaczej? Operacja trwa już prawie 2 godziny. Nasieniowód został połączony z prawym jądrem, ale nie pojawił się płyn nasienny. Brak płynu zawsze martwi. Maleją szanse na to, że facet po zmontowaniu wszystkiego na nowo będzie miał plemniki w ejakulacie. Ponura sprawa, lecz wciąż istnieje możliwość, że płyn nasienny pojawi się z lewej strony. Wygląda lepiej. Później sprawdzimy, czy są w nim plemniki. Jak widać, jestem teraz na wysokości pachwiny i mam zamiar podciągnąć tu jądra. Pewnie przez jakiś czas lewe będzie trochę wyżej. Potem powinno opaść. Zdumiewające, ale się rozciągają. Operacja trwała dłużej niż zwykle i technicznie była nieco trudniejsza. Teraz poczekamy i za 6 do 8 tygodni sprawdzimy, czy w ejakulacie są plemniki. Po zakończeniu ponad 3-godzinnej operacji Steve zostaje przewieziony do sali pooperacyjnej. Właściwie czuję się całkiem nieźle, ale środki, które mi podali, chyba nie do końca przestały działać. Małe szanse, że wykonam dziś ostry marsz. Steve szybko sprawdza, jak wyglądają jądra. Strasznie czerwone i chyba 4 razy większe. Ale wszystko będzie dobrze. Tylko żadnych spacerów. Tak uważa, lecz już po kilku godzinach jest na nogach. Chociaż chodzenie z 4 razy większymi jądrami nie jest łatwe. Nicola cieszy się, widząc go znów na chodzie. Bardzo cię boli? Nie. Akurat. Teraz Steve i Nicola muszą czekać. Dopiero za 2 miesiące badanie spermy wykaże, czy operacja się udała. Zapłodnienie pozaustrojowe metodą mikromanipulacji to odpowiedź na problem Alistera związany z niską ruchliwością spermy. Przez ostatnie 24 godziny 5 zapłodnionych embrionów rosło i się dzieliło. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, potrwa to jeszcze kilka dni. Z 2, 4 i 6 zmienią się w końcu w 8-komórkowe zarodki. Zapłodnienie pozaustrojowe wciąż mnie zdumiewa. Bez względu na to, jak często je wykonuję. Nie można się doczekać, co będzie jutro. Patrzysz, jak embrion się zmienia, umieszczasz go w macicy i wciąż zadziwia cię, że z jednej komórki jajowej i jednego plemnika powstaje człowiek. Sam i Alistair mogą tylko czekać, aż zarodek będzie miał 8 komórek. Czuję, że chociaż dostarczyłem spermę, tak naprawdę mój wkład był niewielki. Nie mam wrażenia, że moje plemniki wykonały wspaniałą robotę. To raczej embriolog dobrze się spisała. Dziś rano był ładny 6-komórkowiec, a teraz mamy 7 komórek. Podczas ostatniej kontroli embriolog decyduje, który zarodek zostanie umieszczony w macicy.
Świetnie dziś wyglądają. Mamy trzy ładne ośmiokomórkowce. Ten, który wybrałam do transferu, pierwszy podzielił się na dwie komórki. Naprawdę udany. Można trochę pogrymasić. To wzruszające przyglądać się, jak embriolog robi zdjęcie zarodka, który zostanie podany sam. Naprawdę widać jego osiem komórek. Patrzysz na tę okrągłą plamkę i rozrzewniasz się na myśl, że potencjalnie może to być twoje dziecko. Weź je sobie do albumu. Po transferze przyjdę i sfilmuję ci resztę embrionów. Wszystko poszło świetnie, ale to trochę przerażające, gdy każdy mówi, och, to naprawdę udany zarodek, podadzą go i będzie dobrze. A ja myślę, że przed nami jeszcze długa droga. Po transferze zarodka trzeba odczekać około 12 dni. Dopiero wtedy można zrobić test ciążowy. Tymczasem Wade i Joe od pół roku prowadzą zdrowy tryb życia w nadziei, że zwiększy to liczbę plemników w spermie. Wade co miesiąc robi badanie nasienia. Dziś wraz z żoną spotykają się z naturopatką, by ocenić wyniki. I u mnie, i u Joe nastąpiła ogromna poprawa. Znacznie większa niż się spodziewałem. To przecież tylko naturopatia. Od 9 doszedłem do 19 milionów. Po prostu ścigam się z samym sobą. Dziś 19, a co będzie jutro? Zdaniem Yvonne nastąpiły u mnie tak duże zmiany, że już teraz są wszelkie szanse na poczęcie dziecka. To wspaniała wiadomość, jednak naturopatka doradza stosowanie antykoncepcji aż do zakończenia procesu detoksykacji. Nie przepadam za prezerwatywami, ale jak trzeba, to trzeba. Czas na kolejny test. Przekonamy się, ile jest prawdy w teorii, że długotrwałe siedzenie podnosi temperaturę jąder. Jak wiemy, oznacza ona spermę złej jakości. Wprowadźmy naszych badanych. Ci młodzi, silni mężczyźni mogą pozwolić sobie na utratę kilku milionów plemników dla dobra nauki. Farmer Duck, student Dean i tancerz Tom zasiedli w studiu. Umieszczone na ich jądrach czujniki temperatury co 5 sekund wykonywały pomiary. Przez pierwszą godzinę mężczyźni grali przy stoliku w pokera, siedząc z rozchylonymi kolanami. Ustaliliśmy, ile wynosi zwykła temperatura jąder każdego z nich. Tom miał najniższą, 33,3. Żartobliwie twierdzi, że jest zimnym draniem. Myślę, że im jądra są większe, tym chłodniejsze, ponieważ znajdują się dalej od ciała. Jasne, Tom. Dean miał 34,6, zajął drugie miejsce. Ale najgorętszy był Duck, 35,8. Potem posadziliśmy ich ze złączonymi kolanami. U Toma i Daga temperatura podniosła się o 1 stopień, Dean zaś robił się coraz cieplejszy, rozgrzewając się o ponad 2 stopnie. Tu uwaga do chłopaków, którzy lubią siedzieć z nogą założoną na nogę lub ze złączonymi kolanami. Jeśli robicie to zbyt długo, zapewne kilka milionów waszych plemników ginie. Zapomnijcie o chłodnej elegancji. Siedźcie z rozchylonymi nogami i trzymajcie spermę w chłodzie. Dzięki zapłodnieniu pozaustrojowemu plemniki Alistera zapłodniły jajeczka sam i 2 tygodnie temu ośmiokomórkowy zarodek został umieszczony w macicy. Ale czy będzie dalej rósł? Rano przyszliśmy do laboratorium zrobić test ciążowy. Zaraz potem Sam miała niewielkie krwawienie. To nie był dobry znak. Zrozumieliśmy, że pewnie usłyszymy złe wieści. Odebraliśmy wyniki i rzeczywiście badanie wypadło negatywnie. Ten dzień bardzo nam się dłużył. Nasi badani przechodzą ostatni test. Z
Spadek liczby plemników w spermie wiązany jest też z używaniem laptopów. Wiele z nich rozgrzewa się do ponad 70 stopni Celsjusza. Jaka będzie zatem ciepłota moszny, gdy ustawimy sobie na kolanach laptop? 35,6, trochę za dużo jak na mój gust. 36,8, 36,5. Temperatura wciąż rośnie. Pocą mi się ręce. Nawet nie chcę myśleć o spodniach. I rośnie. 36,8, 37,3, chyba światowy rekord. I rośnie. Jajka prawie się ugotowały. To na pewno nie służy produkcji plemników. A co sądzi nasz specjalista? Chroniczne i długotrwałe podnoszenie temperatury jąder to zły pomysł. Powinno się tego unikać. Rzeczywiście u wszystkich trzech badanych temperatura jąder w czasie korzystania z laptopa wzrosła znacznie bardziej niż podczas innych testów. Uwaga, laptop na kolanach zagraża nasieniu. Przedstawiliśmy niebezpieczeństwa związane z wysoką temperaturą, ale na plemniki czyha też wiele innych potencjalnych zagrożeń. Telefony komórkowe, alkohol, narkotyki, papierosy, chemikalia, zanieczyszczenia, a nawet żywność. Problem w tym, że trudno wskazać, które z nich są prawdziwe. Prowadzi się wiele badań, ale brak jasnych odpowiedzi. Nawet u normalnego, zdrowego mężczyzny liczba plemników w spermie zmienia się z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień. Tak więc zmierzenie bezpośredniego efektu działań narkotyków, alkoholu czy innych niebezpiecznych czynników jest prawie niemożliwe. Liczy się też czas, jakiego nasienie potrzebuje, by osiągnąć dojrzałość. Od momentu formowania się plemników do ejakulacji upływają 3 miesiące. Przez ten czas wiele się może wydarzyć. Podobno liczba plemników w spermie gwałtownie spada, a ich jakość się pogarsza. Czy to prawda? Czy dzisiejsi mężczyźni są tylko w połowie tak męscy, jak ich pradziadkowie? Sprawa jest dyskusyjna. Zależy, który kraj lub jego część weźmiemy pod uwagę. Na pewno są państwa, gdzie liczba plemników w spermie spada, co zostało dobrze udokumentowane. Nie sądzę. Z badań przeprowadzonych około 20 lat temu wynika, że pomiędzy 1950 a 70 rokiem nastąpił spadek liczby plemników w spermie, lecz dowody na to nie są jednoznaczne. Nie uważam, że grozi nam z tego powodu wymarcie, ale nie lekceważyłbym problemu. Upłynęły 3 miesiące od nieudanego umieszczenia zarodka w macicy sam. Nadal mamy 4 zamrożone embriony. Być może jeden z nich zostanie jej podany. Wszystkie zamrożone zarodki są dobre pod względem jakości, co oznacza, że dają taką samą szansę na zajście w ciążę jak świeże. Alistair ma pewne zastrzeżenia. Trochę się niepokoję, bo gdy ostatnio przeprowadzaliśmy leczenie in vitro, okazało się, że żaden z embrionów nie przeżył rozmrażania. Dlatego tym razem podchodzę do tego z pewną rezerwą. Martwię się, że jeśli znowu się nie uda, będzie to dla nas obojga bardzo trudne. Od operacji Steve'a minęły 2 miesiące. Dziś rano zbadano jego nasienie i oto wraz z Nicolą znów są w klinice. Z niepokojem czekają, co powie im dr Graham. Dziś jest bardzo ważny dzień. Przekonamy się, czy operacja się powiodła. Bardzo się denerwuję. Steve znaczy dla mnie wszystko. Kocham go jak wariatka. Ale dziecko dopełniłoby nasz związek. Jak samopoczucie? Nie licząc zdenerwowania, wszystko już w normie? Tak. Rano robiono ci badania. I ciekaw jesteś, jakie są wyniki. Obawiam się, że nie mam dobrych wieści. Chyba nic z tego. Leczenie niepłodności to huśtawka. Raz się jest na górze, raz na dole. Wysłałem cię w górę, a teraz sprowadzam w dół. Straszna wiadomość po tym wszystkim, co przeszli. Steve naprawdę nie miał szczęścia. Na pierwszej wizycie powiedziałem mu, że szanse są poniżej przeciętnych, gdyż zabieg wywarł na niego wpływ większy niż na innych.
Choć odwrócenie wazektomii się nie powiodło, dla Steve'a i Nicoli nie wszystko jeszcze stracone. Można pobrać plemniki Steve'a podczas biopsji jądra i wykonać mikromanipulację. Zdecydować się na inseminację nasieniem dawcy lub na adopcję. Wade wiele zmienił w diecie i stylu życia. I to się opłaciło. Zaszły u mnie naprawdę zdumiewające zmiany. Podwoiłem liczbę plemników w spermie. Od przeciętnie 12-13 milionów doszedłem do 23 milionów na mililitr nasienia. Dopóki nie zacząłem żyć zgodnie z naturopatią, nigdy bym nie pomyślał, że to takie skuteczne. Jego nasienie stało się płodne, wspaniała nowina, lecz teraz problemem jest płodność Joe i Wade ma już dosyć. Postanowiliśmy przerwać kurację, gdyż przygnębiała Joe i przeszkadzała jej w życiu codziennym. Każdą miesiączkę przeżywała jak druzgocącą klęskę. W końcu presja była zbyt duża, a Joanne jest dla mnie ważniejsza niż możliwość poczęcia dziecka w ciągu najbliższych paru miesięcy. Choć zdrowy tryb życia sprawił, że sperma Wade'a jest płodna, zamiast koncentrować się na staraniach o dziecko, postanowili wraz z Joe po prostu cieszyć się życiem. Alistair i Sam także dostali złe nowiny. Drugie podanie zarodka nie zakończyło się ciążą. Staram się żyć dalej, bo rozpamiętywanie porażek nie ma sensu. Ale wiem, że Sam bardzo źle to zniosła. Nie mogę o tym rozmawiać z Alistairem, bo znów przypominałabym mu, że przyczyna leży po jego stronie. I czułabym się okropnie. Bezpłodności nie widać, a sposób, w jaki oddziałuje na daną parę, nie jest oczywisty dla osób postronnych. U mężczyzny ma duży wpływ na stosunek do samego siebie, a także na to, jak będzie funkcjonował jego związek. Problem z zajściem w ciążę to jedno z najtrudniejszych wyzwań, jakie życie stawia przed ludźmi. Może zniszczyć ich relacje. Alistair i Sam znaleźli sposób, jak sobie z tym poradzić i pozostać razem. Przeglądam album, bo robiliśmy go wspólnie. Ale to raczej Sam radzi sobie w ten sposób z sytuacją, nie ja. Próbuję o tym nie myśleć i po prostu zajmować się czymś innym. Jeśli w końcu leczenie odniesie skutek, chciałabym pokazać album naszemu dziecku, by wiedziało, przez co musieliśmy przejść, aby mogło się urodzić. Mam nadzieję, że w przyszłości to zrobimy, zamiast czując smutek i pustkę, wpatrywać się w zdjęcia i myśleć, że mogłoby na nich być nasze maleństwo. Dochodzimy do punktu, w którym czas na następny ruch. Od 6 lat staramy się o dziecko. To długi okres w naszym małżeństwie i wspólnym życiu. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet M Studio. Tekst Karolina Bober i Anna Rajca. Konsultacja medyczna dr Anetta Karwacka z warszawskiej kliniki leczenia niepłodności InVimed. Czytali Elżbieta Groszek i Paweł Straszewski. This program was made with funding from New Zealand On Air.